Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa obecnych na 17. Zjeździe Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich w Miami. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam to ważne wydarzenie objąć honorowym patronatem. Tematem obecnego zjazdu jest tożsamość, tradycja, przyszłość, trzy oblicza nowoczesnej szkoły polonijnej. Cieszę się, że będą Państwo podejmować te niezwykle ważne zagadnienia. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przywiązania do polskiej historii, kultury i tradycji przy dynamicznym rozwoju technologii oraz zachodzących zmianach kulturowych jest coraz bardziej wymagające. Tym bardziej jestem pełna podziwu dla Państwa zaangażowania i kreatywności, które mają swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach i sukcesach odnoszonych przez uczniów Państwa szkół. Niejednokrotnie mogłam się o tym przekonać osobiście podczas naszych spotkań. Słowa wdzięczności należą się również rodzicom, których determinacja jest podporą istnienia każdej szkoły polskiej w Ameryce. Dziękuję, że zachęcają Państwo swoje dzieci do uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz bezpośrednio angażują się w szkolną działalność, czego przykładem jest chociażby dzisiejsze wydarzenie. Szanowni Państwo, wyrazy uznania kieruję także do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego spotkania i włożyli wiele wysiłku, aby mogli Państwo w tak zacnym gronie pochylać się nad przygotowanymi zagadnieniami metodycznymi, dydaktycznymi czy z dziedziny psychologii. Życzę Państwu owocnych obrad. Jestem przekonana, że wnioski podjęte na zjeździe przyczynią się do dalszej efektywnej pracy na rzecz oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszystkich Państwa raz jeszcze gorąco pozdrawiam.